Jak to zrobisz, wystaram się u szefa, żebyś został za to bardzo doceniony. Bardzo dziękuję. Na Boga. Schodzi na dół. Marianna jest przed hotelem. Chodzi w kółko, wściekła jak osa. To jest ostatnia twoja szansa, żebyś mogła zobaczyć krokodyla. Jesteś pewna, że go nie chcesz? Ten dureń... Dobrze, abstrahujemy od durnia. Chodzi o krokodyla, bo zaraz zniknie. Rzeczywiście się znalazł w tym hotelu. Co wyszło na Macoka? Że jest egipskim bóstwem. Był, jest. Coś zależy więcej? Z perspektywy. Czy ja wiem coś więcej na temat Słopka? Rzuć proszę. Na archeologię czy historię? No, albo to, albo to. Co to wybieram archeologię. I weszło. Weszło. To jest cała wiedza, którą dysponuję. Więc Sobek był według mitologii opiekunem jezior i wody, ale tak, też patronem armii. Tak, to on już mi mówił. Czy wiesz coś, nie wiem, jaki miał charakter? Czy to jest dobry Bóg, zły Bóg? Ciężko tak w sferze moralności uporządkować egipskich bogów. To jest tak? Wiedza. W sferze moralności egipscy bogowie, żaden z nich nie był do końca... Dobry, ani do końca dobry. No poza Setem, tak? To już w ogóle inna bajka. No. No, że był synem bogini, że wiązano go z bogiem Ra, czyli z jednej Dobrze. Strony był... Więc ten... ten Holender próbuje mnie zmusić do tego, żebym rzuciła ten... wykonała ten rytuał ze Skrolla, tak? Z tego, co on tłumaczył. Ze zwoju. Ktoś próbuje cię zmusić, żebyś ty rzuciła zaklęcie bądź rytuał. Bardzo śmieszne i gorze. No, patrząc na nasze doświadczenia z twoimi próbami, to z reguły wychodzi inicjatywa od ciebie. Widzisz, że Igor jakby nie mówi tego złośliwie, tylko stwierdza fakt. Tak, i patrząc na ostatnie wydarzenia, próbuję być bardziej ostrożna w tym Czyli temacie. Rozumiem, że dobrze, że powiedziałem Biemu, żeby krokodyl zniknął. Kwestia jest tego, że mam wrażenie, że ten cholerny Holender robi z nas idiotów. W sposób? No, choćby w sposób, jaki się o tobie wysławia. A o mnie? No mówisz, że jesteś takim pseudonaukowcem i w ogóle w nic nie wierzysz. To ciekawe. Bo wysławia się o tobie również ciekawie. To znaczy? To znaczy, że jesteś szalona i za bardzo wierzysz. Tada. W każdym razie zdenerwował mnie, tak? Rozumiem. Powiedziałem, że masz braci i jego bracia mogą zrobić mu krzywdę, bo chciał naruszyć twoją cześć i oświadczył ci się. Panie, moi bracia to... nie chciałbyś poznać moich braci. Ty masz braci? Tak. O. Dobrze wiedzieć. Sześciu. Znaczy... Igor sobie pomyślał, rodzice nie próżnowali, ale nie powiedział tego na głos absolutnie. Dołał ugryźć się w język. Niemniej jego towarzystwo może być nam przydatne, jeżeli mamy przeniknąć do ekspedycji Clive'a. Tak. I wyruszacie do... W kierunku, tak. W kierunku. Wybuchu meczetu. Przed meczetem jest zaskakująco mało osób. Mhm. Nie jest on obtoczony przez policję, nikt tam nie prowadzi wielkich dochodzeń. Widzicie tam... właściwie... kobietę jedną. Trzech policjantów. I Ava. O! Który przywędrował tam za nią, jak rozumiem. Ona szła na... do meczetu. Tak. Jakby my nie dajemy po sobie poznać, że znamy Ava. Czy ja chciałem ją po drodze, jeśli to jest kawałek, czy to nie jest kawałek? Jest kawałek. No gdzieś tam na bok. A tę panią? A, okej, okay, dobra, to poczekajcie, dobrze. Nie wiemy jeszcze, czy ona dojdzie. Ape, czy ona dojdzie? To jest ciekawe pytanie do Ava. Mhm. Żeby gdzieś, nie wiem, bo ona idzie normalną... Tak, tak, ona nie... ulicą. Wiesz, ona ma mundur i ona się czuje... Gdzieś... Ona jest w mundurze. Tak, tak. Takim mundurze wojskowym. Policyjnym. Policyjnym. Ona, wiesz, nie czuje się jakoś tam. Chodzi normalnie, wiesz, za łukami, jakby to tam... Przydybanie jej gdzieś, to nie jest problemem. No to ja chcę ją gdzieś przydybać. Tylko chcesz się zastąpić drogę, chcesz to, wiesz... Jeżeli będzie odcinek, w którym jest
może nie pusto, ale że jest naprawdę mało osób i ja idę za nią, to ja chcę ją tą pałką łup ogłuszyć. Okej. Okay. To poproszę na szczęście. Na szczęście. Zdałem. 21 na 56. Ogłuszyłeś się. I słucham, co dalej. O panie. Zabieram jej ten notesik. Huhu. Chowam sobie. Jest tu dużo osób w tym zaułku? Nie, prawie nikogo nie ma. No to Garota idzie w ruch. Prawie. Idzie w ruch i... I duszę ją. No to jest... Ale to ma być tak do... Do śmierci? Tak. Tak, tak, takie przyduszenie czy takie uduszenie? To Marianna, taka niebezpieczna. bardzo niebezpieczna. Uduszenie. No. To ma być uduszenie. Okej. Okay. No ona się nie opiera, ale mam robić rzut? Nie musisz. Okej. Okay. Tak? Uliczka opustoszała. Po moim czy nie? Czy... Tak, po twoim występie. Właściwie nie wiesz. Mhm. Gdy wychodzisz, tak? Załóg zostawiasz gdzieś tam w jakimś nęce, tak? Tak, żeby jakoś ubitnie już stała się w oczy. Mhm. I idę. Ja wracam do szpitala. Idziesz do szpitala. Wracam do szpitala. A wracasz do szpitala. Wracam do szpitala, bo idę do... do Natalii. Oczywiście. Dochodzicie do meczetu. I widzicie tam trzech policjantów, którzy wkładają coś do takich grubych, ciemnych, lnianych worów. Mhm. Czy jestem w stanie dojrzeć co? Znaczy coś czarnego, co dymi. Jakby jakieś pozostałości po zgliszczach, ciężko powiedzieć. Mhm. Jesteście za daleko, a podejście na tyle blisko, żeby ten, to zwrócicie na pewno ich uwagę. Igor na razie tak krąży, żeby być blisko ruin, ale nie zwracać zbytnio na siebie uwagi. Czy może ocenić, w jaki sposób to wybuchło, czy kojarzy mu się trochę to z ruinami rezydencyjnymi? Z zewnątrz nie widać żadnych uszkodzeń budynku. Aha, bo to jakoś w środku jakby jest, tak? Czy w ogóle nie widać uszkodzeń? Nie byłeś w środku, więc... Okej. Okay. Z zewnątrz nic nie widać, z zewnątrz tak? Nic nie widać. Akurat poszły te osoby, które w środku nie były, więc... No tak, w gazecie też nie było żadnej ryciny, czy zdjęcia, to, co czy czegoś. To było w gazecie, dostaliście. Okej. Okay. Hunt. Mhm. Tak. Więc Igor podchodzi. Czy wiadomo, co się tu stało? Zwraca się do tych policjantów. Kiwałem głową. Zawaliło się coś. Stara konstrukcja. Igor tak patrzy, próbując ocenić. Ale to tak bez ostrzeżenia? Przecież tu ludzie pracowali. Mariana tak stoi. Ojej, a co tak śmierdzi? Tak się wachluje, jakby odpychał jakiś dym. Nie wiem, pani. A to nie z tego worka? Jakieś tam pomieszczenie magazynowe. Magazynowe? A, w podziemiach. W podziemiach? A, grunt się rusza. Rozumiem pan. No tak, budują... To się częściej zdarza? Pani, tu ziemia jest sucha. A sucha ziemia się rusza? A to nie... No tak, no. Bagnista ziemia się rusza? Pani, to piaski są. A jak stary był ten meczet? No... Stary, no pani, no. I dopiero teraz ruszyło. Ciekawe. To jest katastrofy. Gdzie tam rzucają coś dymiącego. Ale to panowie ustalili, czy to tak przypadkowo się zawaliło, tak, czy nie, ktoś... ustalamy, to tylko zabezpieczamy tropy, widzisz, panowie... kolejną szuflę. Panowie wyglądają na ekspertów, myślałem, że panowie się znają na, nie wiem, wybuchach, zawalenia. Nie, czekamy na panią doktor, która ma przyjść tutaj. Francuska. Jak jest teraz bliżej i się przyglądam temu, co mi wpychano do tych worków? Masz wrażenie, że to kawałki ciał? Tylko, że gdy wyciągają je z jakiegoś jednego miejsca i wrzucają do tych worków, one dymią. Mhm. I gdy tylko stykają się ze słońcem, zdają się wyglądać jak zwęglony kawałek czegoś. A pano, przecież to się jeszcze nie pali? Przecież to dymi. Nie, to pani doktor chciała tam wysłać do Genewy czy do Paryża. Teraz będzie to pan z nią porozmawiać. Rozumiem, ale ja też jestem naukowcem. Czy mógłbym zobaczyć, cóż to takiego? Bo to może być niebezpieczne, żeby
zanim ta pani doktor przyjdzie, żeby się nic nie stało. Panie, to jakieś tam stare rzeczy. No stare rzeczy, ale skoro tu się doprowadziło do takiej sytuacji, no to może być groźne. Pan poczeka na tą francuskę, pan sobie z nią tam załatwi te sprawy papierkowe. No nie, to się tak, tam nie ale nie to zna. Może być groźne teraz, ja naprawdę nalegam. Coś patrzeć? Nie wiem, kim pan jest w ogóle. Naukowcem. Jakieś dokumenty pan ma? Dokumenty zostawiłem w hotelu, ale nie ma teraz czasu. To może być niebezpieczne, to kwestia... Panów życia może być. Igor jakby udaje, że się odsuwa, tak... Nieee... Widzisz, bierze szuflę, wrzucę. Chyba, że pan chce na posterunek z nią pojechać pobadać to. Ja bym się bał tego dotknąć, jeszcze mi to w rękach wybuchnie, tak z A no to pan nie dotyka! Ale czy z odległości tak mogę zobaczyć? To pan z odległości patrzy. Więc Igor podchodzi, powiedział o jakiej odległości, tak? I rzeczywiście nachyla się, nie dotykaj, co to dymi. Czy może jakoś to określić? Nie masz pojęcia, co to jest. Musiałbyś dotknąć, pobadać. Tak, wiesz. To patrząc, ale... nie patrząc, co to patrzę, jak oni biorą tą łopatę, ale tak to biorę jakiś... Ale zaproponowali, że możesz pójść to pobadać z nimi na komisariat. Igor mówi, ja nie lubię niczego badać na posterunkach, dziękuję. I bierze jakiś patyk i próbuje to rzeczywiście... A pan nie dotyka tego, proszę pana, to... Trzeba jakieś instrumenta do tego. Tak, tak, ale skoro tak... w Paryżu mają... Nie. Ale to pobieżnie, ja... Pan nie dotyka, to są dowody? Ale tu już poza mają tym... panowie dowody w worach. Proszę pana, to w Paryżu mają dotykać. Pan to będzie patykiem dotykał. Ale zanim tam dojedzie, to już wszystko się może zmienić. No i co, i zobaczą, że patykiem też to dotykał. Ale nie zobaczą... Panie, kto oberwie? Ja! Ale czemuż pan ma oderwać? Mówili, wrzuć! Łopatą, Ali, a nie patykami. Dobrze, ale po tak długiej podróży konstrukcja tego materiału może się zupełnie zmienić, więc nikt nie zobaczy, czy to było dotykane, czy nie było dotykane. W tym czasie, kiedy oni się kłócą, ja próbuję wyczuć, czy z tych zwęglonych kawałków czuję jakąś moc. Na moc? Czy na co? Czy na okultyzm? Na okultyzm. Na mity Cthulhu. Dawaj, mała, ty już masz sporo. Mam całe 6. No właśnie, to już jest dużo. 80. Ze szczęścia, że jest. Jak masz? Nie mam ty tyle. Co? Nie masz pojęcia, co to jest. Oni zakończyli pakowanie. I gdzie ta panów, pani doktor? No ma przejść, no. To może być niebezpieczne. Panie, no mi się to nie śpieszy, no. Ja i tak do jutra rano muszę pracować, panie. No tak, tak. A ja będę. To są ważne dowody, jak do Paryża mają. A co oprócz tego panowie znaleźli? Nic, my tylko mieliśmy dowody zabrać. No i tylko to jest dowodem? Tak się Igor rozgląda w ogóle... Patrzą po sobie tacy zdziwieni. A czemu pan właściwie tak pyta? No bo to jest niebezpieczne, a jak się więcej budynków zawali... w okolicy. Proszę zobaczyć, tu są bardzo ważne miejsca. A jak się pan nazywa? Mówiłem, jestem naukowcem. Jak się pan nazywa? Rzuć tutaj, bo widzisz, że zaczynają trochę to twoje kręcenie. Co na ty... co? A co ty robisz? No próbuję ich przekonać, że jestem naukowcem i mam rację. Tylko... Na gadaninę. I zdałem. Normalnie. Patrzę. No, jakieś... Dane pan poda? Imię, żebyśmy wiedzieli, do kogo się zwrócić? W sensie jak do kogo się zwrócić? No jak będzie potrzebna do Ameryki ekspertyza. Pan chce się zwracać? Co, pan jest Ameryka? Tak, ja z Ameryki, z Uniwersytetu Amerykańskiego przyjechałem, tak. No to w jakim hotelu pan jest? W najlepszym. Mariano to tak bierze Igora pod rękę. Ale mój drogi, przecież my jesteśmy spóźnieni zaraz. Och, rzeczywiście. Na którym można posterunku panów znaleźć, w razie czego? Ale to do Genewy jedzie. No tak, pana. Ale no to nie od razu z tego miejsca. No to dlatego się pytam, czy pan chce z nami jechać. Do Genewy? Na posterunek. Bo tam będzie przepakowywane, to jest jedyna możliwość. No to proszę powiedzieć mi, na jaki posterunek, to postaram się, no bo jestem spóźniony, ale jak będę mógł, to tak. No ale... Który? Proszę pana, no jak? Albo pan jedzie z tym i pan bada, albo
A nie ma pan żadnej legitymacji? Stróże prawa nie powinny mieć legitymacji? Proszę, pan się nie chce przedstawić. Kręci pan. Ależ ja się przedstawiłem. Jestem z Uniwersytetu Miskatonii. Ale my naprawdę zaraz się spóźnimy. Musimy naprawdę... Że ja przepraszam bardzo za towarzysza. My już musimy lecieć. Do widzenia. I on jakby niechętnie, no, ale się poddaje temu, jak jest ciągnięty przez Mariannę. Mhm. Czy jak tam patrzył w środku, czy tam był korytarz jakby, czy jak to w środku wyglądało? Pierwsze wejście do takiej dużej sali. Mhm. Co dalej? Ale nie czy wiem. Tam było zawalone jakoś, czy podłoga? Nie, 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 samego nie. Zawalenia nie widzieliśmy? Nie. Może chodźmy dookoła. Mhm, wrócimy to później. Tak. Ojej, jesteśmy tak spóźnieni! Mówi jeszcze głośno, odchodząc. Mhm. Jak rozumiem, po południu gdzieś tak. Spotykacie się wspólnie w hotelu, tak? Mhm. Czyli nam się nie udało już nic więcej uzyskać. No oni czekali na... Nic nie widać. Z zewnątrz nic nie widać. A oni czekali na swoją panią doktor. No tak. Tak, oni tam czekali jeszcze. Ja doszedłszy do Natalii, rozmawiam jej porozmiewawczo, po czym idziemy do hotelu. I tam też się spotykamy. Wyciągam notatnik pani doktor. W jakim języku jest pisany? Po francusku. Po czym daję go do Igorowi. A co to jest? Notatnik pewnej pani doktor, która nas bardzo przypytywała. Pani doktor? Tak. Pani doktor patrzy na Mariannę? Ja wiem. I rzeczywiście Igor czyta, co tam jest. Czemu byli się przepytywani przez panią doktor? Byliście chorzy? Prowadziła sprawę związaną z wybuchem. Pani doktor? Policji. Doktor policji? To w policji są doktorzy? I... Może była lekarzem policyjnym. No, oczywiście znajdujesz, że jest to pani doktor, która, pani doktor Emily. Ona jest ekspertką, która tutaj przyjechała na wymianę, tak, z Francji. Mhm. Zatrudniona była również przez właśnie ambasadę francuską jako konsultantka. Mhm. I w kajerskim laboratorium badała nad takimi bardziej poważnymi sprawami tutejszymi, z którymi sobie policja po prostu nie radziła. Z opisu wynika, że udało się jej wydobyć z rumowiska około 3 kg nieznanej jej tkanki. Ze względu na konsultacje z różnego rodzaju biologami nie udało jej się ustalić pochodzenia. Na pewno nie jest to, są to ludzkie szczątki, gdyż nie przypominało to struktury ludzkiego ciała. Przypominało to czarną skórę, jakiś rodzaj tkanki mięśniowej, jej nieznany, niezidentyfikowany rodzaj, ani miejsc, z którego mogło być pobrane, wyrwane bądź ucięte. Mimo że została oddzielona od pierwotnego organizmu, drgała cały czas. Prawdopodobnie została odciętym bardzo ostrym narzędziem. Większość próbek została umieszczona w chłodni. Trzymanie w temperaturze powyżej zera pozwala zachować ich świeżość, ale wystawienie na działanie światła powoduje, że skóra i znajdujące się pod nią ścięgna zaczynają się tlić i wygląda to, jakby palił się albo dogasał kawałek węgla. Mhm. Więcej nie udało się ustalić. Dodatkowo później widzisz jakby przyspieszone tempo pisania, że odwiedzić pacjenta przyszedł mężczyzna, który jest jego pacjentem, oraz podejrzana kobieta, która prawdopodobnie ma jakiś związek ze sprawą, gdyż wielokrotnie odwiedzała meczet. Nie potrafi jednak powiedzieć, w jakim celu, nie potrafi do końca powiedzieć, kto jest jej mężem, nie wiedziała nawet, jakiego jest obywatelstwa. Jakby to symultanicznie tłumaczę pół szeptem. Czy jednak dobrze, że... Że jej zabrałeś? Tam była też. Jeszcze jest informacja, że z pewnością skonsultuję się z ambasadą francuską, by wyjaśnić personalia tej pani. Uważa jednak, że trop jest zbędnym obciążeniem, gdyż nie wyglądała na kogoś,
kto potrafiłby spreparować tak dziwne dowody. Mm-hmm. Pytanie, czy tam nie sprawi kłopotów. A w co, na liście w szkole? Ale ona o tym wie, ona... Ta tkanka, która jest tu opisywana, to chyba ją widzieliśmy. Tak. Policjanci ją zabezpieczali, nazwijmy to tak, z braku lepszego słowa. Ładowali szuflami do worków. W każdym razie się jeszcze dymiło. Może... Cokolwiek, co się wydarzyło w tym meczecie, to nie było po prostu Może zawalane. Po zmierzchu się tam udamy. Ale musimy zmienić hotel. Ona wie, przekaże to dalej. Nie możemy tu zostać. Skąd masz ten notatnik? No przecież jej zabrał. Jeszcze na z tyłu. Znajdujesz kontakt do Aliego Kafura i oraz Simona Bolon z Paryża. To są konsultacje w tej sprawie. I jak ten drugi? Simon Bolon. Panie doktor już nikogo nie poinformuje o czymkolwiek. Co jej powiedziałeś? Przekupiłeś się? Marianna świdruje wzrokiem Abe'a. Robię to, do czego wynajął mnie twój mąż. Myślę, że pewnych rzeczy nie musimy znać Ty szczegółów. Jesteśmy w miejscu publicznym. Marianna ignoruje kompletnie Igora. Słucham? Nie słyszałem pytania. Myślę, że to jest dobry moment. Późno, tak. Jest bardzo, bardzo, bardzo późno. Natalio, ja tak, mogę cię odprowadzić do pokoju? Poproszę. Tak. Dobranoc. Mimo, że jest popołudnie, jak rozumiem. No, tak? Takie późne popołudnie. No. Mhm. Przygotujcie się na wyjście wieczorne. Tak. Przygotujemy się. Oczywiście, Abrahamie, będziemy gotowi, ale najpierw się przygotujemy, też, prawda? To jest dobry moment, tak. Zostajesz sam w pokoju? Od razu znaczy przyszedł. Nie, bo jest Marianna. A, dobra. Marianna siedzi i świdruje go wzrokiem w dalszym ciągu. No, skoro oni wyszli, jeszcze raz możesz powtórzyć to niebezpieczne pytanie, to które... I tak słyszysz pukanie. Puk. Poczekaj chwilę. Otwieram drzwi. Widzisz Ibiego. Słucham cię, Ibi. Szefie. Słucham. Co za szalony dzień. To prawda, ja tu żeś zrobił. Widzę, że już jest, wyglądasz lepiej po tej łaźni. Tak. A, szef ma gościa, to później przyjdę. Ale to może poczekać, jak rozumiem. Jest. No, wyartykułuj to, albo wejdź do mnie do pokoju. Dobrze, proszę, wejdź. Wchodzi. Mariana, wybaczysz, że chwilę porozmawiam z Ibim. Szefie. Tak? Aligator uciekł. Oczywiście, że uciekł. Ibi. Ale to był aligator czy krokodyl w końcu? Krokodyl. Ale to aligator. Powiedziałem, że to aligator dla... Ibi. Szef jest ze Stanów. Tam mają aligatory. Widzisz, jaki oczytany chłopak? Szef mi to powiedział. Ibi, wytłumacz mi, po pierwsze, dlaczego miałeś krokodyla? Że tak wzrok przechodzi. Ojej. Boże, dobrze, że Natalii tam nie ma, nie? Aha, mówiłem ci poza tym, że miałeś głosić na recepcji, że nie mam ochoty jeść tego krokodyla. Tylko, że to było w innym hotelu. Czy ty w tym hotelu też zgłosiłeś, że mam ochotę na krokodyla? Złapałeś krokodyla z Nilu? Czy chciałeś to zaprezentować? Poprosiłem kuzyna, żeby przyniósł. Krokodyla. Tak. I uciekł ci. Nie. Pana kolega kazał mi się go pozbyć. Który mój kolega, Ibi? Pan Igor. Pan Igor kazał się pozbyć krokodyla. Powiedział, że będzie szef zły, że go przyniosło na polecenie tego Holendra. Konsternacja pojawia się na twarzy Abrahama, jakby nagle brwi zbierają się, robiąc jedną linię. Marianna obserwuje tą scenę z lekkim uśmiechem. Ibi. Wierzysz w Allaha. Prawda? Tak. Więc przysięgnij mi, że nigdy więcej nie podejmiesz jakiegokolwiek działania bez konsultacji ze mną. Przysięgnij na Allaha. Przysięgam, szefie, ale szefie... Pozbyłeś się go i gdzie on jest? No właśnie uciekł mi. Gdzieś jak się próbowałeś pozbyć?
Co próbowałeś z nim zrobić? Wrzuciłeś go przez okno? No, taki przyłapany. Tak, jakbyś go przyłapał. No, czuć. Nie no, szefie, nie wpadłoby mi to do głowy. Przecież ciężko byłoby go podnieść. To wziąłeś krokodyla czy krokodylątko? Tak. Przez balkon? Rzuciłeś krokodyla przez balkon? Wiesz, że te małe okienka u góry to... Lufciki. To one nie mieszczą takich zwierząt. Dobrze, to teraz jak na katolickiej spowiedzi, w którą oczywiście nie wierzysz. Ty też nie. Którą żadne z nas nie wierzy. Ale jakbyś miał powiedzieć przed samym Mahometem, co zrobiłeś z krokodylem? Szefie, bo oni chcieli go zjeść. Rozumiem. Ta pani, ten Holender. Chcieli go zjeść. Tak mi się wydaje. I czy ty go poćwiartowałeś? No nie. To co zrobiłeś z nim? Kazali mi go trzymać żywego. I gdzie jest? Jest poza hotelem? Chciałbym. Rozumiem, że gdzieś w tym hotelu grasuje krokodyl. Chyba tak. Ten brak pewności jest... Rozumiem. Ja się go pozbyłem. Ze swojego Pan Igor powiedział, że to nie będzie już mój problem wtedy. No bo nie jest to twój problem. Ja bym miał dla ciebie tylko jedną taką radę. Jak będziesz szedł spać, zamknij dobrze drzwi. I sprawdź pod łóżkiem. Dobrze? Ja chciałbym, żebyś pozostał w całości. Szefie, mogę dzisiaj spać poza hotelem? Nie. Nie. Ale się trochę boję. Jeśli ci to pomoże, możesz spać w moim pokoju. Tak. Dobrze. Tu na fotelu zdrzemniesz się. Starczy ci? Tak. Zamkniemy drzwi. Jeśli ktoś ten krokodyla zja... Ktoś widział cię, że sprowadziłeś tego krokodyla? Jak ty w ogóle go wniosłeś do hotelu? Za dużo pytań, stary! Tylko jedna osoba widziała. Kto? No, kucharz. I jest w stanie ciebie zidentyfikować? Nie. Na pewno. Na pewno miałem krokodyla w worku. I nie wierzgał. Wierzgał. Powiedziałem, że to dla Europejczyków, więcej pytań nie zadawał. Hasło klucz. Okay. Ibi, jak bardzo cenisz swoje życie? Widzisz, że nagle tak... No bardzo. To masz teraz jedną misję od szefa. Znajdź tego krokodyla. Nie wiem, sprowadź innych muzułman, którzy są twoimi kolegami i mają znaleźć tego krokodyla, zadźgać go i powiedzieć kucharzowi, że wybraliśmy jako Europejczycy właśnie tego krokodyla na gulasz z krokodyla. Krokodyl stew. A ten Holender i ta pani mi pomogą, bo oni go chcieli zjeść? Tak, wydaje mi się, że pani Marianna uda się razem z tobą na poszukiwanie krokodyla, zaraz po tym, jak z nią porozmawiam. A potem będziesz mógł spokojnie spać w moim pokoju. Mogę poczekać po tej stronie drzwi, ale nie będę słuchał? Ibi? Nie. To będzie prywatna rozmowa między Europejczykami. Używamy wtedy bardzo... Na balkonie? Na balkonie możesz. Widzisz, nie mahometańskie słowa. Zamykam balkon za Ibim, zamykam okna, żeby nie musiał tego słyszeć. Słucham cię, Marianno. Czy powiesz mi, w jakim celu znalazłeś... To nie był mój pomysł, ani moje działanie. Jeżeli chodzi o tego krokodyla. To było całkowicie działanie tego cholernego Holendra. Który chciał mnie sprowokować do zrobienia czegoś, czego nie chcę zrobić. A czego nie chciałaś zrobić? Zwoje, które do nas tłumaczył. Zawierają pewien rytuał, bo zaczęłam o tym mówić przy śniadaniu. Widzisz, że on robi dwa kroki w tył. Chciał, żebym wykonała ten rytuał, ja się nie zgodziłam. Bardzo dobrze. Krokodyl był jednym z elementów tego rytuału, dlatego go sprowadził tutaj, myśląc, że mnie do tego przekona. Wiesz, co teraz musisz zrobić? Co muszę zrobić?
pomóc Biemu znaleźć krokodyla. I w jaki sposób według ciebie ja mam sobie poradzić z krokodylem? Nie wiem. Ja też nie. Jeżeli sprowadziłaś na człowieka tak. Ale przepraszam cię bardzo, ja to niczego nie sprowadziłam. To nie było moje działanie w żaden sposób. To nie ty sprowadziłaś ty na mnie? Słucham? To nie ty sprowadziłaś te wizje na mnie? To mnie przystrzeli. A jaki ma to związek z krokodylem? Nie wiem, no chciałaś zrobić kolejny jakiś mambo jumbo. No nie, nie. Właśnie ci proszę, przed chwilą ci powiedziałam, że nie chciałam zrobić kolejnego mambo jumbo. Ale wiesz przecież, że i tak ci nie ufam. Więc cokolwiek byś nie powiedziała, dogadałaś się z... To po cholerem rozmawiamy w takim razie. Bo zarzuciłeś mi morderstwo. A nie popełniłeś go. Co pada cisza. Weź pod uwagę pewne moje umiejętności, do których lepiej, żebym nie mówił głośno. Niektórzy umierają w zaułkach, niektórzy w własnych łóżkach. Dobrze, Abrahamie, stwierdziłeś, że jestem niebezpieczna. Obydwoje wiemy, że ty również jesteś niebezpieczny. Prawda jest taka, że najlepiej by było, zarówno dla nas obojga, jak i dla naszej, że tak powiem, wesołej drużyny, abyśmy obydwoje byli po tej samej stronie. Ale ja nie mam nic przeciwko tobie, jeśli ty nie zrobisz nic mi. Odniosłam zupełnie inne wrażenie. Nie, Marianno. Abrahamie. Wydaje mi się, że jesteśmy po tej samej stronie, dopóki Natalia jest cała. No przecież. Natalia jest cała? Logika mówi, że tak. W związku z czym ty jesteś jak najbardziej bezpieczna. Ja się nie obawiam o swoje bezpieczeństwo. Zresztą mam wrażenie, że zaczynamy troszeczkę mówić po próżnicy. Dobrze, jesteśmy po jednej stronie, tak? I Mariana tutaj wyciąga rękę do uścisku. Widzisz, że on nie wyciąga. On ci nie podaje ręki. To jesteśmy po jednej stronie, czy nie jesteśmy? Masz moje słowo. Dobrze więc. Marianna się odwraca. Ale z tym krokodylem to... Nawarzyłaś piwa. Ja nawarzyłam piwa. To nie jest... Ale tak na tą sprawę, no. Mogliśmy się dowiedzieć czegoś o tym całym poszukiwanym Carlyle'u, a ty tu za jakieś zwoje, rytuały. Po co? Dowiedzmy się, gdzie jest ten martwy facet. Jeśli jest martwy nadal, to się bardzo cieszę. Wracamy do Nowego Jorku. Moja kuzynka będzie miała huczne wesele, jak przystało na nową żydówkę. Marianna w połowie zdania po prostu wyszła. A to chucpa. Szkło poszło. Ibi rozumiem, że wchodzi do... Wpuszczam go do tego. Jak otwierasz balkon, to wchodzi. Ibi, znajdź jakichś innych chłopców na posyłki. I szukaj krokodyla. Widzisz, że cały przerażony, spocony? Aha. Czy ja mam jakiś nóż dodatkowy? Rzut na szczęście. Czy ja mam jakieś inne jeszcze oprócz tej swojej pałki? Marianna idzie do Igora. Tak. Daję mu ten nóż. To jest nóż od szefa. On jest specjalny. On daje odwagę. Nie wiem, czy słyszałeś, jest taki... Taka opowieść, że Dawid walczył z Goliatem. No, o Starym Testamencie. Dawid był młodym chłopcem, a Goliat był ogromnym olbrzymem. I on właśnie... To tak jak ze mną z krokodylem. Tak? Opowiadam ci o tym, żebyś wiedział, że możesz wierzyć we własne siły. Jaki mądry chłopiec. W związku z czym idź, zabij tego krokodyla, zanieś do kuchni, a jutro na obiad nawet ty zjesz pyszną potrawkę z krokodyla. Widzisz, że po tej przemowie wychodzi. Pokrzepiony. Na dole gdzieś. Igor jakby wracając do pokoju wziął jeszcze jedzenie i alkohol. Pamiętając o swoim związanym i zwiniętym towarzyszu leżącym na dywanie. No tak jak mówiłam, Marianna idzie do Igora później po rozmowie. No jeszcze Natalia i ona też idzie do Besarta. To wy jeszcze rozmawiacie. Więc z Natalią idziemy z tym jadłem i procentowym napiwkiem. Jak wygląda nasz towarzysz? Leży tak jak go Ale przytomny?
Tak, ale w bardzo złym stanie. Podtykam mu jedzenie pod nos. Alkohol. Piję. Spróbuj się czegoś innego dowiedzieć. Czy teraz możemy porozmawiać? Mówi Igor między 5 a 6 łykiem. Więc Carlyle. On potrzebuje trochę... Żeby dojść do siebie. Może z 2 dni. Wow, 2 dni. Może dzień. No jest na głodzie. Ale aktualnie widzisz, że no... Czego ci potrzeba, żebyś mógł rozmawiać? Nazwij. Krowę. Że nie może jakby języka podnieść na pochmu lekko. Próbuję go trochę karmić, żeby mimo wszystko coś tam... Nie, nie. Nie? Nic? Nie. Nie mamy tyle czasu, Igorze. Żeby nam tu nie zszedł. Lepiej go oddać Francuzom, żeby się odczepili. On był naszym jedynym połączeniem z Carlylem tutaj. No nie, mamy... Ale on bezpośrednio pisał do Carlyle'a. Carlyle! Co z nim? Kiwa głową. Jakby coś rozumiał, coś jakby chciał ci powiedzieć, ale to jest bełka. Wiesz. Stara się, widzisz, że on po prostu... Ale potrzebuje czasu. Jeżeli do rana nic nam nie powie, no to... Zostawimy go poza hotelem. Nie, lepiej go oddać Francuzom. A co powiemy? Żeby nie szukał. I dlatego go związaliśmy, przetrzymywaliśmy w pokoju? Powiem, że rozbiłam mu butelkę na głowie, bo nie wiedziałam, że to on. Czasami potrafię kogoś przekonać. Nie wątpię w to absolutnie, ale jeżeli będziemy musieli zostać tu dłużej, żeby się tłumaczyć w tej sprawie, to nie nam nie będzie służyło. Zostać dłużej. Sam słyszałeś, że Abraham... I tu rywa! Igor nie słyszał, co Abraham, bo nie dopuszcza do siebie takiej wiadomości. Tak, czyli teraz po zmierzchu musimy się udać w miejsce wybuchu. Ewentualnie jutro rano porozmawiać z naszym towarzyszem. Co w miejsce wybuchu, skoro wiemy o notatkach od tej... Tak, ale patrząc na pracę tych policjantów, nie zdziwiłbym się, jakby przeoczyli 95% dowodów, które mogły się tam znajdować. Więc... Gorzej, my ciągle jesteśmy w Kairze. Jutro Holender nam załatwił już przejazd do ekspedycji Clive'a. Dlatego rano, jeżeli nie dowiemy się niczego o Francuzie, proponuję go porzucić w jednej z uliczek i udać się po ewentualne papirusy, jeżeli się nam uda. Jeżeli nie, to ruszamy już, opuszczamy to miasto. I tak jesteśmy tu zdecydowanie za długo. Wytrzymasz do jutra? Trochę się boję. Możesz spać dzisiaj w moim pokoju. Igor dopiero po chwili uświadomił sobie, jak to zabrzmiało. Znaczy, tak. Rozumiem, że się boisz. Jak najbardziej. To... Niebezpieczeństwo w tym mieście jest dużo bliżej, niż bym się spodziewał czasem. Ale... Igor podchodzi, patrzy przez Judasza. Marianna. Tak? Mówi, uchylając drzwi, ale nie otwierając na oścież. No to ja wstaję z łóżka. Masz broń? Tak. I biją mu cię krokodyl. Słucham? A to jest mój problem, bo? Bo uciekł krokodyl. No to nie chodzi na łóżko! Nie widzę go w tym pokoju. Marianna się przepycha. Ej! Środka pokoju. Zamyka drzwi. Co masz? Jak? Co? Krokodyl. Ibi sprowadził tu krokodyla. Tak, bo Marianna chciała użyć go w rytuale. Nie chciałam go użyć w rytuale. Nieważne, w każdym razie. Ibi sprowadził tu krokodyla. Ten krokodyl mu uciekł, ponieważ próbował się go pozbyć i próbował się go pozbyć, wypychając go przez lufcik. I się nie zmieścił, więc krokodyl uciekł. Nie wiadomo, gdzie jest. Być może jest jeszcze w hotelu. Dlatego się pytam, czy masz broń? Mam. Tu Marianna wskazuje na drzwi? Nie. Ty jesteś w to zamieszana, Holender jest w to zamieszany i jest w to zamieszany. Ja tego krokodyla nie dotykałem, nie wymieniałem jego imienia, także
Jesteś tu mile widziana, możesz tu zostać, ale absolutnie nie będę polował po hotelu. Szczególnie w miejscu, gdzie broń jest palna zakazana. Już kiedyś jeden z nas trafił do więzienia. Nie najlepiej mu to wyszło, więc nie chcę powtórzyć tej sytuacji, a że historia lubi się powtarzać, także jej zakończenia. Więc ten pokój podoba mi się bardzo. Szczególnie w tym momencie. Dobrze, w takim razie bądźcie bezpieczni. Po czym Marianna wychodzi? Powiedziałem, że możesz tu zostać. I na korytarzu spotkasz tego Holendra. Już się bałem, że krokodyla. O Jezus Maria! No do swojego pokoju ci tam. Może on złapał krokodyla? Czego pan chcesz? Dawaj, Marianna! Musimy się pozbyć tego krokodyla. Nawet nie musimy go znaleźć. Jak wiemy, gdzie jest. Aha. Niech zgadnę, gdzie jest. Nie wiemy, gdzie jest. I miga ci okiem. Ale wiemy, że jest w hotelu. Jak w hotelu. Pani przeczyta to, co ja bym chciał zobaczyć, jak się czyta. I sobie to opiszę. To te piaski pustyni pewnie. To ten krokodyl na pewno zniknie. Czy pan umie czytać? Umie pan? No, to pan sobie przeczyta, po czym Marianna poszła do swojego pokoju. Trzeba wierzyć, tak jak pani. No, no poszła. Ignoruję go. Okej. Coś jeszcze robicie tego dnia? Tak, idziemy po zmierzchu do ruin. Znaczy do miejsca wstrząsu tudzież wybuchu. Czy ktoś idzie oprócz Igora tam? No ja idę, oczywiście, że tak. No. Chodź. Chodź do ruin. Czyli idziemy tym razem wyjątkowo wszyscy. Jej! Nierozdzielna drużyna wreszcie razem. A to skoro jest... jak Marianna jest bardzo małomówna. Wręcz bym powiedziała milcząca. Tam bez problemu. Tak. Czy jest jakaś straż? Nie, nie ma żadnej straży, bo już to wszystko zaczęło nawet działać z powrotem. Ten dom jakby. Tak. Wchodzicie, jak chcecie wejść bez problemu, oczywiście przechodzicie wokół, ale nawet chodząc wewnątrz nie widzicie żadnego pomieszczenia, które... uległo zniszczeniu. Zawaliło się. Nie. Jest tu ktoś pracujący? Tak, rzeczywiście. Podchodzi do was, pyta się tam, czy można pomóc. Dobry wieczór. Tak, czytaliśmy w gazecie, że był tu jakiś wstrząs, jakiś wybuch, czy coś takiego, osunięcie. Nie używano magazynu. Ale to nie grozi reszcie budynku? Nie. Byli tutaj naukowcy, sprawdzili, budowlańcy. Aha. Nie tak łatwo zniszczyć meczet. Całe szczęście, bo to jest wspaniały meczet. Ale... A to pomieszczenie. Wie pan, ten meczet został zbudowany na wzór. Zaczyna się opowiadać. Ja udaję zafascynowanego i daję znak, żeby tam poszli dalej. Z takiego wieku, naprawdę. Taki stary. No i chodzicie, jakby nie widzicie żadnych oznak gdzieś tam zniszczeń czy. Pęknięć nigdzie nic nie ma. Nic. Jakiś nawet napraw, nie wiem, świeżej zaprawy, nic. To gdzie było to zniszczenie? Tak pytam dziewczyny. No, ja nie wiem, bo mnie to nie było. Ja tylko usłyszałam, że on powiedział, że zło go nie zostanie, iż Allah bractwo. Kto tak powiedział? No, mężczyzna, który wylądował w szpitalu. Opiekun lecznicy. Bractwo? Pierwszy raz to słyszę. Bractwo, że bardzo dużo. Ale tak powiedział. No to... Może majaczył, no ale oby nie. Nie wiem. Czy widać, że czegoś tu brakuje? Nie. Od mojej ostatniej bytności. Oprócz oczywiście, że nie. Pacjenci się zmienili. Te pomieszczenia, które były zamknięte, są zamknięte. Te drzwi, które były zamknięte, są zamknięte. Te ozdoby, które były, są. No, pacjenci się zmienili, obsługa, no ale to jakby... To wychodzę na nic zewnątrz. Nic podejrzanego tutaj nie, w środku nawet nie ma. Patrzę, gdzie coś się zawaliło, ten magazyn, czy widać z frontu? Nie, też nie widać. Z zewnątrz nie widać, wewnątrz nie widać.
Czyli tam generalnie... Tam było napisane, że w ich pokoju badań. A wiemy, gdzie to jest? Natalia tu była codziennie. Mm. Kiedy... Do żadnego pokoju badań cię nie prowadzono. Nawet nie wiem, gdzie... Nie, nawet nie wspominano przy tobie o pokoju badań. Chyba, że chodziło o gabinet lekarski, tak, gdzie badają pacjentów na osobności, ale... Poza tym nic. Poza tym nic. Tak, a... Są tu jakieś drzwi? Tak, drzwi jest masa. To idę jak najbardziej na tyły, kiedy Adrian, Igor zagaduje tę kobietę. Mężczyznę. Mężczyznę, przepraszam. I otwieram je. Otwierasz i tam widzisz schody prowadzące w dół kamienne. Idę. Gdzie idziesz? I widzisz po prostu... W takim stylu, naprawdę? Które zostało zawalone. Mhm. Wejście po prostu zawalone, tak? On jest całkowicie zawalone? Tak. Nie da się przejść, ani nic przeszlizgnąć. Trzeba będzie odgruzowywać. Przeszliznąć się... Że było odgruzowywane, ale chyba z powrotem się zawaliło. Czy widać to jakieś te szczątki i tych takie... Nie, widać, wszystko jest tutaj, wiesz, wszystko po wyczyszczone, po tak. Ale wygląda, jakby zawaliła się podłoga jakiegoś korytarza? Czy cały sufit tego... Wiesz co, widzisz po prostu stertę gruzu. Mhm. Ale wysoką, niską? Na całą wysokość do korytarza. Do sufitu, okay. Nie. To jest zawalisko, tak? Czyli bardzo możliwe, że po prostu ziemia, która była wyżej, się osunęła. Mhm. Ale jaka była przyczyna? No ciężko właściwie... Dobrze, to powiedzieć. Ostrożnie wychodzę na zewnątrz, patrząc, czy Marianna również za mną idzie. Marianna później wychodzi za tobą. I idę na tyły meczetu, bo fasada może być ładna, ale jakby z drugiej strony może być gdzieś dziura. I czy tam widzę jakieś zmiany? Widzisz jedynie takie leciutkie dosłownie zagłębienie. Jak wiedziałeś, czego szukać, widzisz, że po prostu tutaj był ubytek ziemi, ziemia się osunęła w dół, ale nie zagraża to w żaden sposób budowli, a ta najwyraźniej, ten, wystawała poza meczet. Mhm. Nie ma możliwości prześlizgnięcia, nic takiego. Żeby... Czyli nie ma żadnych szpar, szczelin. Mhm. Są to taka niewielka niecka tak w ziemi. Którą tylko się zauważyłeś, bo widziałeś, czego szukać. No tak. Tam, jakby, jak jest zawalone, to widzę, że na przykład tam były dalej jakieś korytarze, że dalej można było nie przejść? Nie widzisz nic, niestety. Ale nie, na górę budynku, jak mam... I mam nie, ziemię. Tam nie ma nic. Nie ma nic, okej. Okay. Jest po prostu ziemia, tak jakby ogród. Mhm, i widzisz po prostu na ogrodzie, że jest po prostu jakby... Lejek powstał. Lejek powstał. Niewielki, bo niewielki, dosłownie na kilka centymetrów, ale jak wiesz, czego szukać, wiesz, gdzie to jest mniej więcej, to pod odpowiednim kątem zauważyłeś te takie niewielkie osunięcie. Dalej jakbyś patrzył, nie widzisz żadnego budynku też. Mhm. Najbliższy jest kilkaset metrów dalej, ale wątpisz, żeby... No, żeby to tam było. Dziwne, że tam było tylko jedno wejście. Wiesz, do skarbców czasami są jedne wejścia. Myślisz, że to skarbiec? Nauka jest jednym z filarów wiary. Myślisz, że... I tu z politowaniem patrzy zmęczony Abraham na talię. Wracam do środka tego meczetu. Idę do przedostatnich drzwi po tej samej stronie. I tam po prostu są typowe magazyny takie. Pozostałe drzwi gdzieś tam otwierasz, no to po prostu wszystkie są otwarte. Ale reszta nie ma tam nic takiego, wiesz, intrygującego. To były jedyne właściwie drzwi, które prowadzą do czegoś więcej. Rozumiem. Do skarbca z reguły jest tylko jedno wejście. To miałam na myśli. Zakładam, że jest to skarbiec. Tak, bo wiedza to skarb. No, to no ale to miało być pomieszczenie badań, sama mówiłaś. No tak. I mówiłam o wiedza. Wiedza to skarb. Jeden z filarów wiary, która jest niezachwiana w tym miejscu. A przynajmniej była. Spogląda na te zawalenie. Dobrze, aczkolwiek będąc tutaj, mając możliwości sprawdzić, to sprawdźmy te pomieszczenia, zobaczmy, czy można się jeszcze czegoś dowiedzieć, jeżeli nie. Idę do tego mężczyzny, którą rozmawia Igor. A jak wygląda sytuacja w IX wieku? Przepraszam ci, Igorze. Tak? Panie doktorze, z lekarzem? Czy tak wygląda? Czy tak, to jest tak? Właściwie ciężko powiedzieć. Powiedzieć. Opiekunie. Gdzie był
dawno opiekun lecznicy, kiedy się to stało. Bo byłem u niego w szpitalu i widziałem, że był w bardzo ciężkim stanie. Ale to, skoro nie tutaj się to zawaliło, to gdzie? Ahmed wraz z Asimem byli w piwnicy. Za stalowymi drzwiami. Ojej, i rozumiem, że tam teraz nie można dotrzeć. Niestety. Może tam coś wybuchło, no ale dobrze. Skoro te stalowe drzwi są zasłonięte jakimś gruzem, jak rozumiem. Tak, tak. Odgruzowano, usunięto to, co da się. Niestety prace mające na celu uratowanie ludzi poskutkowały dalszym osuwiskiem. Musieliśmy zaprzestać pracy. Rozumiem. Bardzo to przykre dla tak wspaniałej budowli i tak dobrego... Na szczęście nie był to jakiś ważny pokój. Ważne pomieszczenie dla samego meczetu. Dobrze, dziękuję. I gorzej możesz kontynuować swoją dysputę historyczną. Dobrze, tak. Więc IX wiek... I nawinka. Zaczynacie padać o kalifatach. Cudownie. Chłonę. Wychodzę na to świeże powietrze. Natalia się jeszcze rozgląda w tym miejscu, ale ona nie spogląda na samą budowlę, bo coś się zawaliło, ale ona już kilka razy dostała impulsy z informacjami o tym, że są śledzeni. I ona teraz, poprawiając szminkę, zagląda w lustereczko za siebie i spogląda. I widzisz dwóch panów smutnych? Niesmutnych, którzy stoją w pewnej odległości od meczetu. I patrzą na nas? I patrzą na meczet. Na meczet. Jakby czekali, aż ktoś z niego wyjdzie. No ja stoję przed. Ja stoję przed meczem. Ach tak. Nie jesteśmy sami. Mówi cicho Natalia. Po czym stara się gdzieś tam w grupie... Bo to, czy to są ci Francuzi, których już poznała? Francuzi, ale raczej nie ci. Ale raczej nie. Może Louis i Vuitton. Mhm. Może tak być. Coco i Chanel. Natalia wyciąga jeszcze w takim razie notatnik. Swój własny, dziennikarski. Przepraszam, opiekunie, czy byłbyś tak miły i przypozował mi do zdjęcia? Chciałabym napisać o tym artykuł. Może to poruszy innych muzułman na świecie i dostalibyście jakieś wsparcie od społeczności. Że takim... Niechętnie. Tak, tym zainteresowana, ale tam... Ale się zgadza. Może raczej jutro. Teraz już późno. O, miałam nadzieję w tym świetle, wewnątrz. Ale oczywiście, jak wolisz. No dobrze. Po czym zgadza się, mając już też pewne alibi, dlaczego tu była. No i proszę cię, żebyś w razie czego rano po porannej modlitwie przyszła. Dobrze, dobrze. Po czym zbieramy się chyba już z tego miejsca. Igor, jak widzi, że towarzysze się zbierają, to dziękuję rozmówcy za pouczającą rozmowę, że rozwinął sobie wspaniale wiedzę historyczną i także religijną. Tak, już. Doceniam bardzo. Dobranoc. Dobranoc. No i idziemy. Jak gdyby nigdy nic. Nie, biorę Natalię pod rękę. Igor reaguje podobnie. Marianno. No dobrze. To jeszcze się do hotelu. Oni za nami podążają? Bo Natalia zwraca na to uwagę. Czy jakiś pojazd, tak, dorożka, czy coś jedzie za nami? Za nami. Czy tak się oglądasz? Spakujmy się już dzisiaj. Jutro wyjeżdżamy. Bo mamy ogon. W postaci dwóch Francuzów. Zapewne.
Ty musiałaś zrobić na nich duże wrażenie. Miałam nadzieję na inne wrażenie. Gdyby może była jaśniejsza pora roku, byłoby widać ten rumieniec delikatny. Ale nie jest ciemno. No dobrze, idziemy zatem do hotelu. Do pokoju. Do pokoju. Natalia się pakuje. Czy Francuz jest tam, gdzie był? W nieco lepszym stanie? Nieco? Nieco. Więc próbuję go znowu karmić. Chociaż tym trochę. Tym razem zjadł. O. Czy też pije? Nie. Jeżeli dajesz mu wodę, to nie. Okay. Alkohol. To tak. I prowadzę go na noc do toalety, żeby w razie czego mógł skorzystać. No dobrze. I też rzeczywiście Igor się pakuje, żeby być gotowy w razie czego do wyjazdu. Jak mówimy jeszcze do pokojów, ja patrzę jakby z balustrady tego piętra, czy ci podejrzani Francuzi wchodzą do hotelu. Nie, są przed hotelem. Ale widać ich. Tak, nie kryją się. Okej. Okay. Stoją perfidnie po drugiej stronie. Widzisz, że chyba wchodzą nawet do toalety albo po coś do jedzenia do hotelu nawet kilka razy. A to perfidni Francuzi. Chyba Francuzi. Czy IB jest tu mnie w pokoju? Nie. Czy słuchać gdzieś walkę z krokodylem? Nie. Czy ktokolwiek krzyczał? Nie. Odkąd wróciliście, nie. Odkąd wróciliśmy? Bo chwilę nas nie było. No dobrze, to się pakujemy. Pakujecie się. Rano Holender zamówił transport do Memphis. Ale jeszcze czy Bessart będzie gadać? Tak, bo to najpierw jest... chcemy Bessarta i jeszcze zajrzeć do drzwiowej ulicy. Dobra. Dlatego zamawialiśmy transport na południe. Dobra. Do Memphis. Okej, po prostu z poprzedniej rozmowy myślałem, że się zmieniło, bo powiedzieliście, że rano wyruszamy. No, bo rano wyruszamy na zasadzie... Z przesiadkami. Okej. No. Okej. Wymeldowujecie się po prostu z hotelu? Tak. Nie, najpierw Bessart. Co no on tak, gada? Dobra, bo ja potrzebuję zadzwonić do ambasady, w zależności, co nam powie. Bessart mówi, właściwie zaczyna mówić, że było to wielkie jak słoń. Aha. Co było wielkie jak słoń? Dużo więcej nie mówi. Coś mówił o ciężarówce, że jechał ciężarówką. Ale on nie uciekał, tylko musiał coś załatwić na północy. Ale to było wielkie jak słoń. I co chwilę to wraca. Nawet jak pytam, tam zadaję mu pytania o ekspedycję, o ten Londyn. Niezbyt. Jak zaczyna coś mówić, to zaczyna ci odpowiadać, ale bez względu na pytanie, odpowiedź jest ta sama. Wielkie jak słoń. Myślę, że będzie bezpieczniejszy w ambasadzie swojej niż na ulicy. Tak. Zadzwonię do nich. Po czym Natalia idzie i dzwoni na podany numer, że dostała go od uprzejmych panów Piera i... Cardena. I że... Mój Boże! On mnie znalazł! Ale później zaspał. A teraz udaje, że niczego nie pamięta i mówi, że jest wielki jak słoń. Ja nic z tego nie rozumiem. Okej, przyjmują. Oczywiście dopytują się tam różnego rodzaju szczegóły, tam gdzie jesteś, kiedy przyszedł, tak? Czy co się stało. No i po jakimś czasie... Ja go oczywiście rozwiązuję. Przychodzi czterech panów, zabierają go pod rękę. Dziękują, mówią, że no... tutaj konsul francuski ma u ciebie wielki dług. Aha. Dziękuję ci bardzo za pomoc. Tylko uważajcie na niego. I go zabierają. Adieu, messie. Natalia cieszy się, że chociaż ten element zniknął z ich życia.